Naszym gościem jest Zbigniew Izdebski, seksuolog. Panie profesorze, jak kryzys wpływa na nasze związki i na seks? Jak to wpływa przede wszystkim na tych, którzy zwalniają, którzy muszą teraz zwalniać? Czy oni odczuwają jakiś stres, który potem się przekłada na... Mówi pani o pracodawcach, tak, którzy zwalniają? Tak. Mówi pani, ja myślę, że to w dużej mierze zależy od poziomu wrażliwości a tych osób, od poziomu odpowiedzialności i pewnej empatii, jaką mają wobec osób zwalnianych, bo jeżeli ktoś tylko do tej kwestii podchodzi w kategoriach biznesu, no to to jest jedna z wielu czynności, jedno z wielu zadań, które po prostu podejmuje, ale ponieważ jest to trudna decyzja, to naturalnie, że w sposób pośredni może wpływać także na nasze relacje. Jak to wpływa? To znaczy ten stres długotrwały, on się na pewno musi odbijać w jakiś sposób i... Proszę, stres zawsze jest niekorzystny. To znaczy bywa nieraz też tak, że niektóre osoby, które są zestresowane, interpretują swój stres na przykład jako podniecenie. Niektórzy mówią pacjenci tak, coś się ze mną takiego dzieje, że nieustająco czuję się podniecony. Niby nie ma powodu, a czuję się podniecony, jestem podniecony. Okazuje się, że to stres powoduje pewne napięcia, a ktoś nie potrafi dobrze tego stresu interpretować i odbiera to jako na przykład podniecenie. Ale naturalnie sytuacje stresu powodują jakiś w nas lęk, jakiś niepokój. To również powoduje, że to się przenosi często na nasze relacje seksualne. Na przykład nie mamy ochoty na seks, albo wypełniamy te nasze role seksualne bez większej na przykład przyjemności. Niektórzy mówią, że mają takie poczucie depresyjności, tak, takiej niechęci do wszystkiego, prawda? I także do sfery seksu. Niektórzy stają się przez to bardziej drażliwi lub konfliktowi, a konflikt przecież nie sprzyja takim naszym dobrym relacjom. W związku z tym to nie jest dobre. A jak cały ten kryzys odbija się na życiu seksualnym Polaków, ale tych, którzy są zwalniani, czyli takiego zwykłego Kowalskiego, czy on jeszcze w ogóle ma czas myśleć o seksie? No wie pani, jak przeciętny Kowalski jest zwalniany, to dopiero ma czas myśleć o seksie, bo ma więcej czasu. Kiedy przyglądam się seksualności osób bezrobotnych, szczególnie na przykład mężczyzn, to widzę, że w pierwszym okresie bycia osobą bezrobotną, w momencie, kiedy tej pracy się nie znalazło, nie ma się ochoty na seks, dlatego że czujemy się właśnie zestresowani, czujemy się niekomfortowo, mamy zaniżone poczucie naszej wartości. Na przykład mężczyzna ma zaniżone poczucie wartości w roli mężczyzny, bo ta tradycyjna rola mężczyzny w Polsce jest taka, że mężczyzna jest głową rodziny, głową domu, że to mężczyzna jest osobą, która zarabia pieniądze w domu, jeżeli jest taka sytuacja, i raptem zostaje postawiony w takiej dosyć trudnej dla niego sytuacji, i to niewątpliwie w tej początkowej fazie bycia bezrobotnym jest bardzo niekorzystne. A to związane jest właśnie z poczuciem tej swojej męskości. Drugi etap jest związany z tym, że ten mężczyzna zaczyna dostrzegać, że ma coraz więcej czasu, ale jednocześnie zaczyna się także oswajać z faktem bycia osobą bezrobotną. W związku z tym wykorzystuje ten czas, który ma, no można potraktować jako w jakimś stopniu czas wolny, do tego, że zaczyna współżyć seksualnie lub co więcej, zaczyna nawet intensywniej współżyć seksualnie. Natomiast w momencie, kiedy ten stan bycia bezrobotnym w dalszym ciągu będzie się przedłużał, to niewątpliwie ma to niekorzystny wpływ na to, ze względu na depresje, które mogą wystąpić, na właśnie zaniżone poczucie wartości, na zaburzenia seksualne, które mogą wystąpić, na przykład zaburzenia związane z zaburzeniami właśnie erekcji. I
to są już sytuacje, które mogą być niekorzystne. A jak wygląda to życie seksualne Polaków? Czy oni chętnie uprawiają seks? Proszę Pani, zdecydowana większość Polaków jest zadowolona ze swojego życia seksualnego. To znaczy, że chętnie także uprawiają Polacy seks i że seks stanowi pewną ważną wartość także w życiu Polaków. Częstotliwość przecież tej aktywności seksualnej bywa różna. Najczęściej Polacy współżyją seksualnie w piątek, w sobotę i w niedzielę między 21 a 24. Możemy powiedzieć tak, że w porównaniu z 2001 rokiem troszeczkę się czas stosunku seksualnego u Polaków zmniejszył, ale to pokazuje, że tempo życia, jakie mamy, także wpływa w sposób pośredni na długość trwania stosunków seksualnych, że sfera seksu stanowi ważniejszą rolę dla mężczyzn niż dla kobiet, szczególnie po 50 roku życia. Tu może nas niepokoić to, że kobiety w tej późniejszej fazie życia dostrzegają, że seks odgrywa w ich życiu coraz mniejszą rolę. Mężczyźni tego nie podzielają, jeżeli chodzi o swoją sferę związaną z seksualnością. No i tu jest też ten pewien problem porozumienia się. Kiedy my mówimy o zdrowiu seksualnym, to zdrowie seksualne zakłada to, że sfera seksualności związana jest nie tylko z biologią i fizjologią naszej seksualności, ale także z procesem komunikowania i miłości. I myślę, że to, co jest trudne dla Polaków, to właśnie to, że my nie nauczyliśmy się dobrze rozmawiać w związkach o swoich wzajemnych oczekiwaniach, o swoich wzajemnych potrzebach. I mam takie wrażenie, że mimo to, że powiedziałem wcześniej, że generalnie Polacy są zadowoleni ze swojego życia seksualnego, ale mam takie wrażenie, że Polacy także w sferze seksu są mało wymagający, że seks daje nam możliwość czerpania znacznie więcej radości, więcej przyjemności. A dlaczego tak się dzieje? To znaczy, mam na myśli to, dlaczego nie wykorzystujemy tego seksu tak poczęstnie? Czy to wynika z tego, że jesteśmy wychowani, czy z religii? Czy... Niewątpliwie religijność w Polsce odgrywa ważną rolę, ale tylko w grupie osób wierzących i systematycznie praktykujących. Natomiast dla pozostałej części społeczeństwa to jest tak, że nawet jak mówią, że są wierzący, to jak wchodzą do łóżka, to seks idzie w swoją stronę, a wiara idzie w swoją stronę. Myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, żyjemy troszeczkę w takim kraju pewnych stereotypów związanych z kobiecością, z męskością i właśnie zbyt mało mówimy sobie wzajemnie w związkach o naszych potrzebach i oczekiwaniach seksualnych, ale także w sytuacji, kiedy pojawiają się problemy, kłopoty w życiu seksualnym, niezbyt chętnie szukamy pomocy seksuologicznej. Natomiast jak patrzymy na ostatnie lata w Polsce, to widzimy, że bardzo wzrasta w ostatnich latach świadomość seksualna kobiet, że kobiety są coraz bardziej doedukowane, że czytając kolorowe czasopisma dla kobiet są bardziej świadome swojej seksualności, co powoduje, że nie zawsze mężczyźni z tym czują się wygodnie, bo było bardziej tak przyjęte, że to mężczyzna jest aktywną stroną, że to mężczyzna więcej wie o seksie, a teraz wychodzi na to, że często kobieta znacznie więcej wie o seksie i niektórzy mężczyźni przez to czują się zakłopotani, bo mają poczucie, że są oceniani w relacjach seksualnych i niektórzy boją się, czy rzeczywiście w tym seksie się sprawdzą. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Zbigniew Izdebski, seksuolog.